Dziś jest 14 lipca, dzień zdobycia Bastylii, który do dziś we Francji jest świętem narodowym i jak co roku będzie hucznie obchodzony, a z nami jest już nie byle kto, bo Krzysztof Jabłonka, historyk, wykładowca, autor wielu książek, który na pewno opowie nam więcej o tym zdobyciu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Hadrianie, no i witam słuchaczy. Panie redaktorze, czekamy na tą wspaniałą historię. No, kochani słuchacze, cieszę się, że gawęda nie umarła. A zatem przyjdźmy. Oczywiście muszę tutaj dodać do słów drogiego Hadriana, że to we Francji jest święto. U nas raczej się nie świętuje, za wyjątkiem oczywiście kawiarni Bastylia na placu Zbawiciela. Jak to było we Francji? Otóż ciekawostką dla nas interesującą, że w szturmie Bastylii wziął udział jeden Polak. Był to Antoni Maliszewski, prawdopodobnie nieślubny syn któregoś z Augustów, i był on w tym czasie w księgarni, kiedy zobaczył właśnie przechodzący tłum, wybiegł razem z nim, no mówi, że już w połowie drogi ku tejże twierdzy, bramie świętego Antoniego, bo przy niej jest zbudowany, wschodniej części Paryża, już udzielił mu się entuzjazm. Skąd się wzięła ta demonstracja, a w konsekwencji i zdobycie bądź co bądź już nieczynnej Bastylii, czyli rodzaju barbakanu. To tak jakby u nas w Warszawie zdobyć barbakan, a cegły rozesłać po wszystkich miastach i miasteczkach Polski jako symbol niepodległości. To troszeczkę by tak odpowiadało. No, Bastylia była dość porządnym barbakanem, bo miała 8 wież, początkowo 4 za Ludwika XIII, w 1370 bodajże go tam zbudowano, potem dostawiono drugie 4, więc robiła wrażenie. Ale więzieniem już przestała być za Ludwika XVI, stała się jedynie, jak to w wystawie określono, sześciogwiazdkowym więzieniem. Tam siedział markiz de Sade, który zresztą przez tubę nawoływał rurę od kominka lud Paryża, że tutaj się straszne rzeczy dzieją. No i stąd się taka legenda rozeszła. Nieprawdziwa zresztą. Mnóstwo mitów tam no było. No właśnie, bo wspomniał pan, panie redaktorze, o tych wspaniałych warunkach. Tutaj historycy też się nie spierają. Rzeczywiście nie było to więzienie sensu stricte z takim zamordyzmem, ze zwykłą cegłą, na której się leży z wilgocią. Oczywiście, cele, już wspomnę. No kto siedział w więzieniu, wie co to jest za radość mieć indywidualną celę. Tam siedzieli często przeciwnicy osobiści króla. Jedyną rzeczą, której rzeczywiście symbolem była Bastylia, to był taki drobny fakt, że w każdej chwili można było w niej wylądować decyzją króla. Nie trzeba było do tego żadnego sądu, procesu, czegoś takiego jak neminem captivabimis, które u nas jeszcze Władysław Jagiełło podpisał, we Francji nie było praktykowane. Znane może było, ale wyszło z mody. W związku z tym możliwość trafienia, ona porażała samym swoim widokiem i czyniła taki ponury ślad, że no, jak się ktoś będzie źle sprawował, czy na króla brzydkie rzeczy mówił, to w tej Bastylii może się znaleźć. Ale skąd się wzięła ta owa demonstracja? Otóż dwa czynniki wpłynęły. Po pierwsze, wybito dziury w murze, przez które nagle zaczęły wystawać armaty. Armat tam było raptem 6, z tego 4 większe, 2 mniejsze. No i to było jakieś takie czysto organizacyjne zarządzenie. Drugie znowuż polegało na próbie rozwiązania zgromadzenia narodowego, Ensemble National. Ale co jest ważne, prawdziwa rewolucja to miała miejsce 5 maja, kiedy owe zgromadzenie, początkowo generalne, ogłosiło się parlamentem, czyli zgromadzeniem narodowym. I w tym momencie właściwie, jak u nas 3 maj, to 5 maj powinien bardziej. To jest taka rewolucja przez duże R. A taka rewolucja zbuntowana, no mająca charakter troszeczkę, choć może nie całkiem, bo można zrozumieć ten lud, charakter bandycki, wydarzyła się właśnie 14 lipca. Wtedy to lud postanowił się uzbroić. I w ratuszu miejskim, na placu de Grève, to jest troszeczkę dalej od Bastylii na wschód, dopadł liczne karabiny, ale karabiny nie miały broni, nie było do nich ładunków. Wtedy, jak wiemy, ładowano przez lufę. No i wszyscy z tymi karabinami mówi, to chodźmy do Bastylii, tam jest proch i amunicja. No i przedefilowali właśnie główną ulicą pod bramę świętego Antoniego, gdzie stała Bastylia, i próbowali się dogadać z Delaunayem, czyli gubernatorem tejże Bastylii.
No i nie za bardzo to wyszło, te pertraktacje, chyba trzykrotnie dochodziło. I za trzecim razem padły strzały do parlamentariuszy. Trzech z nich padło, a adwokat Toron wycofał się w ogóle stamtąd. No i wtedy lud już doznał szoku i ruszył na bramę. No podniesiony most, zwodzony, to była bardzo trudna w sumie do zdobycia. Ona jest nieduża, ale miała fosę. Podpalono wtedy owy most zwodzony, on runął z hukiem, no i po nim wbiegła ludność do środka. Wtedy zdecydował się gubernator poddać Bastylię. No Szwajcarii, tam się znajdowali głównie weterani, 96 weteranów i bodajże 30 żołnierzy szwajcarskich z pułku Dessalines, to jest taki kanton, stolica właściwie kantonu. I straszny los spotkał tych biedaków, bo wielu z nich po prostu lud rozszarpał albo poprzebijał pikami. No samego gubernatora rzeczywiście nie dość, że powieszono, ale i poćwiartowano. I te kawałki jego tam gdzieś porozrzucano i rozbito więzienie. I co się okazało? Siedziało tam czterech fałszerzy, jeden arystokrata, jeden ze skazany, no pedofil powiedzmy po naszemu, za kazirodztwo i dwóch szaleńców, którzy nie chcieli opuścić tej Bastylii, bo tam było bardzo dobre wyżywienie, to było na koszt króla, była opieka lekarska, tam lekarz przychodził co kilka dni, były pielęgniarki i tak dalej. I oni w ogóle nie chcieli wyjść. No ale ponieważ byli szaleni, a pozostałych tych fałszerzy niesiono na rękach z wielkim tym, a oni już tylko jednym myśleli, jak stąd uciec, żeby ich przypadkiem nie dopadli, albo tam jeszcze za długi się siedziało. Więc ci dłużnicy zwiali czym prędzej, żeby ich dłużnicy nie dopadli, skąd nawet nazwisk nie wiemy, kogo tam wyzwolono. Dopiero jak się wszyscy oprzytomnieli, lud się uzbroił, zastanawiano się, co z Bastylią zrobić. No i wtedy dopiero wymyślono mit Bastylii. Rozbierano ją 2 miesiące, przychodzili poszczególne tak zwane sekcje paryskie, demontując ją od góry. No i powstała kupa kamieni. Co z nimi zrobić? No więc postanowiono rozesłać do wszystkich departamentów, no wtedy jeszcze nie było departamentów, były jeszcze prowincje, ale do wszystkich miast i gmin wiejskich taką spory kap, to była kamienna, budowla, jest taki spory kamień z napisem Bastille i jako symbol wolności. No i nagle przerobiono właśnie Bastylię i te kamienie z Bastylii, żeby w żywy protest, zachęcając jednocześnie, żeby te swoje Bastylie, jeśli tam gdzieś w okolicy są, też porozbierać. No na szczęście w Lyonie, w Marsylii czy Bordeaux mieli trochę więcej rozumu. Po pierwsze brakło Bastylii, a po drugie zamki były na tyle porządne, że się nie dały zdemontować. W związku z tym no, nie rozebrano tychże zamków. No i tutaj Maliszewski kończy swoją relację, mówi, no wracałem do domu zdegustowany brutalnością ludu Paryża. I to jest podsumowanie tej drugiej, moim zdaniem przez małe R, rewolucji, która zaprzepaściła wiele zdobyczy autentycznych, dowodząc, że do prawdziwej rewolucji trzeba dorosnąć. Jeśli tego nie ma, no to ona schodzi do poziomu burt ulicznych, a kto się kończą terrorem. No tak było potem jedyne, w czym pseudorewolucja październikowa dorównywała francuskiej, to był właśnie ślepy, okrutny terror. Wracając jeszcze, do burzenia Bastylii. Powiedział pan, że to był taki czyn patriotyczny. Każdy po kawałku tą Bastylię rozbierał. A właściwie jak to się stało, że... Chciał mieć kawałek, tak. Jak to się stało, że ówczesna paryska prasa stworzyła tą legendę zdobycia Bastylii, pomimo tego, że wiemy, że Bastylia skapitulowała? Znaczy ona była w jakimś sensie, znaczy ona się składała z kilku sekcji, więc zdobyto pierwszą sekcję. Ale mówiono o szturmie, całej. Nie, szturm był, bo rozbito przecież ten most zwodzony, podpalono. Tam ktoś jakąś armatę przywiózł, nie wiem czy ona nawet wystrzeliła, przyciągnął. W każdym razie, gdy spadły pierwsze, gdy ten pierwszy most opadł, bo się przepaliły tam jakieś sznury, to lud rzeczywiście wbiegł do środka. Tyle, że w tym momencie właśnie, żeby nie doprowadzać do masakry, gubernator poddał Bastylię. Także ona się składa jakby z dwóch części. I w tej drugiej części już doszło do samosądów. No i
Tutaj fatalne decyzje króla też były, który najpierw kazał uzbroić gwardię przeciwko ludowi, potem kazał się rozbroić, no i wyszedł z tego bałagan, a lud Paryża już jak raz, wywleczono z Bastylii armaty. I te armaty stanowiły argument ludu przeciwko władzy. Władzy ogólnie pojętej, a potem się to skupiło na królu. Dodam tylko jako anegdotę, że Ludwik XVI, jak miał kłopoty finansowe, z których zresztą cała rewolucja wyniknęła, bo to chodziło o podatki, jak zwykle, to zamierzał rozebrać tą Bastylię. Nawet był dokument o rozebraniu, bo za dużo kosztowała. Po prostu utrzymywanie 100 ludzi, żeby pilnowało 7, sensu nie miało. Ale rewolucja zrobiła to za niego. Tak, i lud zrobił to za niego, dosłownie można tak powiedzieć. Ja nie wiem, czy odnaleziono ten dokument, czy też on znaleźł się później. Faktem jest, że dopiero w rocznicę Bastylii, jak się zbliżała, mieli właściwie publicyści do wyboru, czy 5 maj, kiedy Stany Generalne ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym, czyli stanowiono takim sejmem francuskim, czy też 14 lipca. Ponieważ nie za bardzo wtedy na polityce się znał lud, bardziej nośne były... Ale na symbolach się znał. Pod Bastylią. Tak jest. Tak. No i u nas jest to uchwała sejmowa, ona czyni rewolucję, a we Francji trzeba coś zburzyć, trzeba coś przewrócić, żeby była rewolucja. No potem wiemy, burzono kolumnę z Napoleonem, potem komuna paryska i tak dalej. I mit Bastylii w zasadzie do dzisiaj żyje, aczkolwiek jest on ułomny, dlatego że nikt nie wie, gdzie postawić granicę między osiągnięciami rewolucji a jej straszliwie krwawym, posuniętym do ludobójstwa w Wandei okrucieństwem. I to jest wspaniałe podsumowanie, aby to są zakończyć. Dwa oblicza rewolucji. Stąd jedno jest przez duże R, a drugie przez małe. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie. I przez duże. Jutro jest Grunwald. Dziękuję, do widzenia. I to jest temat, do którego też powrócimy i przez duże K. Krzysztof Jabłonka, historyk, wychowawca, autor wielu książek, współpracownik Radia Wnet był Państwa i naszym gościem. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję ci, Adrianie.